Jestem tutaj w pojedynkę, ale razem z moim mężem i partnerem jakby twórczym tworzymy taki duet Konarska-Konarski. Działamy głównie w przestrzeni publicznej. I dzisiaj akurat tak się składa, że jest 25. rocznica wolnych wyborów, więc jakby ten temat freedom się nasuwa automatycznie i jest przez wszystkie media wałkowany. Natomiast ja bym chciała opowiedzieć, jak to wygląda ze strony twórcy i generalnie jak nasza droga, moja z Pawłem, się rozwija, bo patrząc na te projekty, które robimy od w sumie 11 lat, widzę, że każdy gdzieś dotyczy tego problemu wolności i jest takim zmaganiem się z naszą wolnością twórczą, ale też z możliwościami wystawienniczymi, możliwościami projektanta, artysty w rzeczywistości Polski. Polski, ale też jakby własnych możliwości pokonywania jakichś barier. Będę po prostu po kolei opowiadała o naszych projektach, które robimy od 2003 roku. Niektóre są jakoś potraktowane szerzej, inne wężej. Też nie wszystkie tutaj przedstawię, ale mam nadzieję, że to Państwa zainteresuje. To jest obraz, który powstał, namalowałam w 2006 roku i on gdzieś dla mnie jest taką metaforą wolności twórczej. Wykorzystane tutaj są takie narzędzia photoshopowe. Ten, kto pracuje jako grafik czy projektant, pewnie kojarzy te narzędzia oraz hasła, które są w Photoshopie. I dla mnie gdzieś wolność właśnie jest wyznaczana przez nas samych. I to my jakby tę wolność budujemy, my ją kształtujemy, my według naszych wizji czy naszych marzeń próbujemy w jakiś sposób ją uzyskać, bądź też zmierzamy się z jakimiś przeciwnościami. I po kolei nasze projekty właśnie to gdzieś tam pokazują. Pierwszy projekt spotkania, który jest... Może jeszcze powiem, bo nie powiedziałam tego, że ja się zajmuję, skończyłam Akademię Sztuk Pięknych, zajmuję się malarstwem i projektowaniem graficznym, natomiast mój mąż jest architektem i razem też projektujemy różne formy, od scenografii telewizyjnej przez aranżację wnętrz, architekturę wnętrz, architekturę i projekty też związane z designem i tak dalej. Natomiast jako artyści realizujemy głównie w przestrzeni publicznej projekty. Głównie są to projekty site specific, czyli takie, które są dostosowane do konkretnej przestrzeni. No i właśnie o nich opowiem. To jest akurat projekt związany z moim malarstwem. Cykl obrazów, zapraszałam różnych mieszkańców Warszawy, ludzi, przyjaciół, ale też ludzi, których nie znałam, żeby mi pozowali i w ramach tego cyklu namalowałam, nie wiem, chyba z 20 parę obrazów. I postanowiliśmy, ponieważ jest to taki, można powiedzieć, zbiorowy portret warszawiaków, to postanowiliśmy wyeksponować go w przestrzeni właśnie miasta. I to był pierwszy nasz projekt w przestrzeni publicznej. Obrazy były wyświetlane na ekranie 100-metrowym na kamienicy na Złotej, na ulicy Złotej. I to była taka projekcja zapętlona od zmierzchu do świtu. Natomiast wewnątrz pałacu była wystawa, zaadoptowaliśmy wnętrza pałacu, który jakby jest zamknięty, jest własnością prywatną i na okres wystawy wynajęliśmy ten pałac i zrobiliśmy tam prezentację obrazów już oryginalnych. Wystawa Dekalog też jest instalacją w przestrzeni publicznej. Jest to 10 plakatów wielkoformatowych, każde z nich omawia kolejne przykazanie, jakby w takim kontekście współczesnym i tego, w jaki sposób te przykazania są poniekąd łamane albo ludzie się ich nie trzymają. To jest pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie używaj imienia Pana Boga Twego nadaremnie. To jest, ja tu nie pokazuję wszystkich plakatów, bo też nie chciałabym bardziej te związane właśnie z tym tematem wolność. To jest siódme przykazanie, nie kradnij. I ono jakby w tym plakacie tutaj pokazuje jakby ten mechanizm, to zamknięte koło, właśnie ofiara, kat oraz media.
który gdzieś tam dotyczy w moim rozumieniu też takiej głębszego pojęcia kradzieży, że tak naprawdę ten układ żywieniowy, który tutaj jest pokazany, jest ze sobą ściśle powiązany i media niejednokrotnie właśnie przekraczają granice i tak to właśnie wygląda z mojego punktu widzenia. Wystawa była w przestrzeni publicznej wyeksponowana w formie takich wolno wiszących plakatów na elewacji na dziedzińcu tym głównym. Lunchtime to była kolejna wystawa związana z moim malarstwem. Powstał cykl 12 obrazów. Każdy prezentował muchę w takim komiksowym wymiarze gdzieś. I gdzieś ta mucha jakby miała swój odpowiednik w charakterze ludzkim. Obrazy były wyeksponowane na śmieciarkach i jeździły razem z pracującymi śmieciarkami. I parokrotnie, bo jeździły przez miesiąc i parokrotnie jakby były zjazdy organizowane tych śmieciarek. O konkretnej godzinie, w konkretnym miejscu wszystkie się zjeżdżały i to był taki zlot, dosyć wyglądało to komicznie, jak nagle ze wszystkich stron na Placu Teatralnym bądź gdzieś w Chaszczach nad Wisłą właśnie zjeżdżały te wszystkie śmieciarki. Dokumentowaliśmy ten projekt, jeździliśmy za tymi śmieciarkami, było to naprawdę śmieszne, ponieważ panowie, gdzieś też poniekąd był to projekt społeczny, ponieważ kierowcy na początku byli oburzeni, że muszą w ogóle prowadzić te samochody, ciężarówki z tymi obrazami, które dla nich były po prostu bohomazami. Oni musieli do środka włożyć, tak? Nie, oni mieli tutaj na bocznych ścianach te obrazy przyczepione, natomiast jakby siedzieli z przodu i byli kojarzeni z tym, więc dla nich to było niedopuszczalne. A po miesiącu tak się zżyli ze swoim obrazem, że się kłócili między sobą, który jest najlepszy, że ja mam najlepszy, bo ja mam damę z łasiczką. Więc naprawdę było to bardzo śmieszne i naprawdę muszę przyznać, że pod koniec ci panowie kierowcy, z którymi też żeśmy się zapoznali, bardzo sympatyczni, bardzo właśnie mieli pozytywne nagle pozytywny stosunek do tej akcji i bardzo się cieszyli, że mogą w niej uczestniczyć. To był taki projekt bardzo gdzieś komiksowy. Chodziło o to, żeby wedrzeć się ze sztuką w takie rewiry, które w ogóle nie są ze sztuką kojarzone, czyli jakby obraz, który podróżuje na śmieciarce, trafia na koniec na wysypisko śmieci i to gdzieś w takim jest też bardzo plastycznym obrazem i takim też pokazuje taki wymiar sztuki jakby też z punktu widzenia, no nie wiem, jak daleko można i gdzie można z tą sztuką wejść tak naprawdę. I muszę przyznać, że ten projekt był bardzo ciekawy, bo był wielopłaszczyznowy i też dał nam właśnie wiele do myślenia, jeżeli chodzi o podejście społeczeństwa do takich projektów, które wchodzą w przestrzeń publiczną i reakcji ludzi. No właśnie skrajne. Niektórzy bardzo byli przeciwni i to się nie podobało. Ja oczywiście doskonale rozumiem, obrazy są malowane w taki sposób, że dla wielu osób to może być po prostu infantylne i budzić jakieś takie skojarzenia niefajne. Natomiast też było wielu odbiorców bardzo, bardzo zainteresowanych i bardzo im się ten projekt podobał. No i sama ta, że tak powiem, transformacja kierowców też była ciekawa. Mucha. Tak. Znaczy, czy najpierw było zdystrybuowanie i dopasowanie tak jakby tej muchy, tak? Tego pomysłu, znaczy zawsze powstaje, czy najpierw powstają obrazy, czy najpierw powstaje pomysł na projekt, a później szukamy przestrzeni i sposobu, który będzie pasował, żeby jakby dopełnić projekt i też znaleźć jakieś nowe odnogi, które spowodują, że projekt będzie bogatszy, będzie miał jakby inne konteksty, też przestrzenne, ale też wystawiennicze. Finisaż już oryginalnych obrazów był w kuchniach wtedy już niedziałających Hotelu Europejskiego. Instalacja jest projektem bardziej związanym z designem. Robiliśmy go dla Instytutu Francuskiego w Warszawie. I postanowiliśmy zrobić projekt, znaczy po pierwsze materiał wykorzystany to są rury peszlowe wykorzystywane do instalacji. Z reguły te rury idą gdzieś pod ziemią czy w elewacjach, są niewidoczne. My uznaliśmy, że chcemy je jakby wydobyć i gdzieś okablować ten instytut, który jest piękną, znaczy to
ówczesny instytut, bo teraz mieści się on w innym budynku, który był piękną przestrzenią. Chcieliśmy jakby uzyskać efekt takiego kontrastu właśnie bardzo pięknych, starych wnętrz z tą instalacją. Było to też o tyle śmieszne w pewnym sensie, że jak robiliśmy tę instalację i wygląda to tak jakby na wylot jakby przechodziły te rury, ponieważ w tym miejscu się kończą z tej strony, a z drugiej ściany wychodzą. Więc jak dyrektor instytutu wychodził, to po prostu się przeraził, bo myślał, że przebiliśmy strop jakby na wylot. Bo tutaj jest na przykład, tu są rury, które wchodzą, a wychodzą górą i faktycznie był przerażony. Efekt został zamierzony. Efekt, tak. Jaki to jest materiał, jeśli można widzieć? To jest plastik. Plastik. Te rury są, że tak powiem, powszechnie dostępne w każdym hipermarkecie budowlanym. Można nabyć. W zależności od koloru one są wykorzystywane do różnych rzeczy. Żółty kolor to jest gaz, jakieś tam inne kolory odpowiadają innym instalacjom. Koguty, czyli instalacja, którą zrobiliśmy dla ambasady Francji, ma też swoją ciekawą historię, bo zostaliśmy poproszeni o zrobienie jakiejkolwiek instalacji. Mieliśmy pełną dowolność właśnie w przestrzeni przed ambasadą Francji i wymyśliliśmy koguty, ponieważ kogut jest takim naturalnie nasuwającym się symbolem Francji i koguty kręcą się na wietrze. I jak przedstawiliśmy ten projekt, który z jednej strony bardzo się podobał plastycznie, jakby utknął projekt między Paryżem a Warszawą, ponieważ była badana bardzo szczegółowo jego poprawność polityczna. Czy Francja może przedstawić kręcącego się na wietrze koguta? Czy to jest aby na pewno poprawne politycznie? Jak to będzie odebrane przez rząd ówczesnych panów Kaczyńskich? Po roku uzyskaliśmy, naprawdę rok trwało podejmowanie decyzji, czy projekt będzie zrealizowany, czy nie. Po roku uzyskaliśmy tę zgodę i zrealizowaliśmy. Miał być najpierw w planach 3 miesiące, a tak naprawdę był chyba 1,5 roku przed ambasadą Francji, więc w pewnym sensie tam się na stałe tak wpisał w tę przestrzeń. Znaczy po skończeniu projektu my też jakby próbowaliśmy adoptować te koguty jeszcze w innych miejscach. Przez jakiś czas był na Rogatce w Warszawie, na Placu Unii, więc też jakby chcieliśmy te koguty jakoś wykorzystać. Parę z nich zostało sprzedanych na aukcjach charytatywnych, a teraz jeden z nich też powędrował za ówczesnym ambasadorem Francji do chyba Algierii, gdzie się przeniósł ambasador. Magazyn sztuki jest takim kolejną próbą przedstawienia malarstwa mojego w inny sposób. Tutaj zawsze staramy się właśnie znaleźć jakieś nowe obszary i nowe konteksty, jak można przedstawić malarstwo, żeby ono właśnie żeby zyskało jakieś nowe konteksty i taki szerszy odbiór. I wymyśliliśmy taką formę magazyn sztuki, który polegał na tym, że były zmagazynowane obrazy w przestrzeni wybranej i jeden obraz był co jakiś czas zmieniany i pokazywany. Można było oglądać obraz przez taką wyciętą dziurę w witrynie. Pierwsza część tego projektu miała miejsce w takim butiku Guerilla Store Comme des Garçons, czyli takim partyzanckim butiku modowym. I tam ona się fajnie wpisała, bo ten butik miał też takie bardzo, powiedziałabym, artystyczną aranżację. Potem przenieśliśmy tę instalację do remontowanego kina Kultura, które nam udostępniło właśnie powierzchnię. I w sumie chyba z 20 parę takich odsłon miało miejsce. Pegazy są instalacją robioną na zamówienie Biblioteki Narodowej i niewiele osób wie, że na samym początku Pegazy były stworzone jako forma wystawiennicza. Robiliśmy aranżację wystawy Norbert Herbert Inspiracje śródziemnomorskie. Bardzo ciekawa wystawa, ponieważ pokazywała pracę Herberta, rysunki, ilustracje.
Są to naprawdę białe kruki, jeżeli chodzi o zbiory, i Norwida też oczywiście, jeżeli chodzi o zbiory Biblioteki Narodowej, przepiękne ilustracje. I my wymyśliliśmy taką formę ekspozycji, że właśnie w brzuchach jakby Pegazów były telewizory i się też była zapętlona projekcja tych ilustracji. I można było jakby słuchać również tekstów nagranych przez różnych aktorów, po prostu recytowanych wierszy przez słuchawki, więc jakby też można było w taki sposób komplementarny się skupić na twórczości artystów. Bardzo ciekawa wystawa. Już na samym początku mieliśmy taki pomysł, żeby element wystawienniczy, od początku wiedzieliśmy, że to będą Pegazy, ponieważ był to taki spójny motyw dla twórczości Herberta i Norwida. Chcieliśmy, żeby te Pegazy wyszły właśnie przed plac Krasiński, Pałac Krasińskich na plac. Było to dosyć skomplikowane, ponieważ plac de facto nie należy do Biblioteki Narodowej, tylko do miasta i bardzo długo biblioteka musiała uzyskać zgodę na umieszczenie tych Pegazów i przez dłuższy czas, chyba przez 2 lata, musiała płacić, to jest bardzo ciekawe, wynajem jakby powierzchni pod Pegazami. W kwocie rzędu, nie wiem, 500 zł miesięcznie opłata za dzierżawę terenu pod Pegazami. Mimo że miasto wielokrotnie od samego początku wykorzystało tę instalację do swojej promocji, to równocześnie pobierało opłatę. Pegazy miały też stać tak naprawdę tylko przez parę miesięcy w ramach roku Herberta, który wtedy był obchodzony. A stoją do dzisiaj i biblioteka faktycznie pozyskuje fundusze na remont tych Pegazów, bo niestety jest to taki materiał, który pod wpływem kwaśnych deszczów i w ogóle jakby warunków atmosferycznych psują się i jakby wymagają renowacji. Oczywiście miasto nie dofinansowuje. Jaki znak twój jest takim projektem, który bezpośrednio jest naszą odpowiedzią na temat godła i stosunku do godła polskiego i też jest taką zabawą, formą, ale też tak naprawdę bardziej poważnym projektem, a mianowicie wolności obywatelskiej we własnym kraju. Stworzyliśmy ten projekt i ubraliśmy jakby te orły w 6 różnych symboli. Symbole religijne, jest orzeł oczywiście z koroną, orzeł bez korony i orzeł z ptakiem pokoju na głowie, który dla nas jest taką wersją jakby naszego postrzegania wolności obywatelskiej. Tutaj mamy orła z symbolami religijnymi. Projekt ten, ponieważ działają one na tej samej zasadzie jak koguty, czyli kręcą się pod wpływem podmuchu wiatru i robiliśmy instalacje polegające na zlotach tych orłów. I do jakiejś konkretnej elewacji wtedy były po prostu przyczepione wszystkie orzełki, kręciły się na wietrze, wyglądało to bardzo fajnie. To jest na razie projekt, prawdopodobnie nie uda się go zrealizować. Na Placu Grzybowskim chcemy na dachu przystanku właśnie umieścić wszystkie orły razem, ponieważ przystanek też jest takim miejscem, gdzie tak naprawdę schodzą się wszyscy ludzie, niezależnie od wyznania, od jakby od wszystkiego, tak? Po prostu każdy staje na przystanku i chodzi o to, żeby gdzieś właśnie znaleźć taki moment, gdzie wszyscy pod jednym dachem i każdy może być sobą. Prawdopodobnie nie uda się stworzyć tej instalacji, widząc na perypetie, jakie ma tęcza. Widzimy, że to raczej jest tylko w sferze projektów. W ramach tego projektu też dokumentujemy w ogóle, w jaki sposób jest traktowane godło i jak ludzie się z nim obchodzą, jak nisko upada. Wszelkie jakby takie i kibolskie akcje, gdzie oczywiście zawsze jest godło i jakieś takie strajki i no naprawdę przeróżne sytuacje, przeróżne okoliczności. Tutaj podałam parę przykładów, ale ta nasza dokumentacja jest bardzo obszerna. Dom na drzewie jest instalacją site-specific, dostosowaną bezpośrednio do miejsca w Bibliotece Uniwersyteckiej na Powiślu. To jest drzewo, które jest na terenie ogrodu Biblioteki Uniwersyteckiej. I tutaj poruszamy temat jakby
przynależności człowieka do natury, na ile jakby człowiek do niej przynależy, na ile może się od niej oderwać. I w związku z tym powstały dwa domy. Jeden dom osadzony na drzewie, żyją jakby tak w symbiozie z drzewem. Wszystkie, w sumie wystawa trwała przez rok i wszystkie pory roku. Dom przetrwał wszystkie pory roku, nawet tam się zagnieździły ptaki w pewnym momencie. A drugi dom był wewnątrz biblioteki i wisiał jakby w przestrzeni. Wystawa malarstwa jest projektem, który zaczęliśmy robić w 2011 roku. Jest to projekt związany z moim malarstwem. I tutaj jakby w ramach tego walczenia o wolność uznaliśmy, że jesteśmy galernikami, którzy mają nieograniczone możliwości wystawiennicze i robimy absolutnie to, co chcemy. Jest to wystawa anarchistyczna. Tam, gdzie możemy uzyskać zgodę, oczywiście staramy się ją uzyskać, natomiast obrazy często są wklejane nielegalnie. To są reprodukcje oczywiście obrazów w bardzo różnych formach, od bardzo małej skali do bardzo dużej. No i oczywiście jakby celem tej wystawy jest obserwowanie też, jak te obrazy są pożerane przez miasto, bo wiadomo, że każda sztuka w przestrzeni publicznej, sztuka street artowa jest narażona na ingerencję osób trzecich i jakby z pełną świadomością też dokumentujemy te zmiany. Często obserwujemy, jak obrazy znikają czasem od razu, czasem są w jakiś sposób zmieniane i przeżywają jakieś transformacje potężne. Zawsze zależy nam na tym, tutaj a propos też tego pytania, żeby konkretny obraz, który niesie jakąś treść za sobą, był wpisany w konkretną przestrzeń, więc to nie jest absolutnie przypadkowe, to gdzie my ten obraz wklejamy. Zawsze przestrzeń jest dopasowana tak, żeby pasowała jakby merytorycznie i też dawała takie możliwości odbioru. Też na Placu Grzybowskim. Akurat ten obraz to też jest śmieszne, więc opowiem, przedstawia sarenkę, która przez dłuższy czas mieszkała w łazienkach. Podczas jakiejś burzy sarna uciekła z lasu i trafiła do miasta i trafiła do łazienek. Ja nie wierzyłam, moja niania, która wychodziła na spacer z dzieckiem, mówiła, że w łazienkach jest sarna, więc ja się stukałam w głowę. Tak, oczywiście, z pewnością tak, masz rację. Po czym zobaczyłam któregoś dnia sarnę. Sarnę, która się przechadza po alejkach i właśnie ludzie ją fotografują, więc powstał obraz. To jeszcze na budowanym tym wieżowcu Libeskinda. Właśnie tak jak mówiłam, czasem ta skala wydruków jest bardzo duża, czasem bardzo mała. Tutaj jest to wielkości 10 na 15 cm. Wbiliśmy się po prostu w taką przestrzeń reklamową na tych przy drogach, tych takich murkach. Natomiast to jest w Centrum Sztuki Współczesnej, w toaletach. W Lizbonie. Wystawa jakby jeździ po całym świecie i robimy wlepki wszędzie tam, gdzie jesteśmy. To jest w Japonii, na bankomacie. Tutaj też w Japonii walka o górę Fuji, więc tematycznie obraz jest dostosowany. To była taka jakby edycja w pewnym sensie specjalna, ponieważ uzyskaliśmy zgodę od telewizji, żeby po sygnale, po programie dnia, który jest w środku nocy nad ranem, tak plus minus, zamiast sygnału kontrolnego wyświetlać właśnie jeden obraz. Więc weszliśmy w tę przestrzeń publiczną jakby jeszcze inaczej. To jest na lotnisku. W Kalifornii. Akurat obraz tutaj nie widać, bo ja nie pokazuję obrazów. Jak ktoś jest zainteresowany samymi obrazami, to zapraszam na naszą stronę facebookową, bo tam jakby wszystkie obrazy też są pokazane. Tutaj nakleiłam bezpośrednio obraz właśnie w miejscu, gdzie wybitnie narażając się, że tak powiem, ale na razie jeszcze nikt mnie nie ściga.
ale nie wiem, czy mogę. Tak, nie wiem, czy będę mogła wjechać do Stanów. Tutaj natomiast jakby w takim, w Palermo, w takim aranżu typowo palermitańskim. Czyli tabletki robicie tam, gdzie macie ochotę, tak? Tak. Nie ma czegoś takiego, że macie pozwolenie i zabiegacie o to? Czasem mamy pozwolenie, natomiast bardzo rzadko. To jest najnowsza wlepka, która będzie akurat to zdjęcie prezentowane w najnowszym Zrób to w Warszawie, który na pikniku teraz w najbliższą sobotę będzie miał swoją premierę. Tak, sprawdzamy, dokumentujemy, właśnie dokumentujemy sposób, w jaki one się też zmieniają, ponieważ bardzo często jacyś inni graficiarze po prostu po nich też coś piszą, albo ludzie domalowują jakieś elementy, więc my jakby tę transformację, w jaki sposób jest wchłaniany ten obraz przez miasto, zawsze staramy się dokumentować. To była wystawa też taka niekonwencjonalna, bo na placu budowy, podsumowująca ten etap jakiś długi tego projektu. I właśnie była ona na placu budowy, w takim wieżowcu Kosmopolitan, który jest w ścisłym centrum. I tutaj to było o tyle ciekawe, że ponieważ tam była normalnie budowa i nie można było wchodzić bez tych kasków i całego stroju odpowiedniego, więc w ramach jakby takiej współpracy Kosmopolitan wybudował właściwie takie specjalne wejście dla ludzi na wystawę. Taki tunel cały, żeby ludzie, bo nie można wchodzić na teren budowy, to jest absolutnie zabronione, więc żeby mogli wejść w taki sposób, żeby się tam gdzieś nie rozpierzchnąć po terenie budowy, była cała taka komunikacja specjalna wybudowana. Ten obraz gdzieś dla mnie najbardziej w takim przekazie jakby plastycznym, metaforycznym symbolizuje poczucie wolności. Pies Czesuka jest naszym projektem już związanym stricte z designem, który prowadzimy od 2009 roku. Jest to lokal, w którym jest przestrzeń wystawiennicza, nasza pracownia projektowa oraz bar. I w ramach jakby Psa Czesuki realizujemy różne projekty związane z designem, ale też organizujemy wystawy. Mamy taki swój projekt Ściana Psa Czesuki, na którym prezentujemy różnych twórców związanych i z designem, i ze sztuką. Najbliższa odsłona ściany Psa Czesuki będzie miała w ramach festiwalu Szpitalna Łączy. To będzie 13-14 czerwca. Będzie bardzo ciekawa, ponieważ prezentujemy twórczość Henryka Tomaszewskiego i jego syna Filipa Pongowskiego i to będzie miało miejsce na ścianie, na elewacji, na dziedzińcu. Więc można powiedzieć, że bezpośrednio z zachęty Tomaszewski przejdzie na naszą ścianę Psa Czesuki. Serdecznie zapraszamy w ogóle na ten festiwal. Też jest on związany poniekąd z wolnością. Na Szpitalnej jest bardzo, bardzo wiele organizacji pozarządowych, m.in. Instytut Spraw Publicznych i on był inicjatorem stworzenia takiego festiwalu, który połączy wszystkie lokale biznesowe, ale też instytucje pozarządowe i wszyscy razem jakby stworzymy festiwal ulicy. No i jesteśmy w trakcie przygotowywania i muszę przyznać, że to jest niesamowite, bo będzie bardzo dużo, bardzo ciekawych wydarzeń artystycznych, ale też różne debaty kulturalne, polityczne, warsztaty dziennikarskie, bardzo, bardzo dużo różnych inicjatyw. 13-14 czerwca. Wedel na przykład dla warszawiaków przygotuje fontannę z czekolady dla 3000 osób. Więc będą też takie atrakcje związane i ze smakami. No to jest bardzo atrakcyjne na pewno. Instytut Spraw Publicznych organizuje debatę na temat właśnie wolności. No i bardzo polska akcja humanitarna, jakieś bardzo różne ciekawe warsztaty, z których też dochód będzie dla uchodźców. I bardzo, bardzo różne ciekawe i też koncerty, wystawy. Polecam, 13-14 czerwca. Tu pokazuję przestrzeń Psa Czesuki. I takie nasze, można powiedzieć, najbardziej znane projekty, czyli związane ze zwierzętami, seria Zwierzęta domowe, które adoptujemy w przeróżny sposób. To są akurat zwierzęta XXL na biegunach, czyli takich realnych wielkości.
ceramiczne głowy nad kominek, małe, XXS tym razem, czy to jest z serii Ludzie i Święci w czterech rasach, żółtej, czerwonej, białej i czarnej, akurat lampa Madonna. I nasz bar, który możemy się pochwalić, że w tym roku dostał nagrodę najlepszego koktajl baru w Polsce. Dziękuję. Czy macie jakieś pytania? Ja się chciałam zapytać o tą przestrzeń, bo bardzo korzystacie z tych takich nietypowych rozwiązań wystawniczych. I czy uważasz, że ta przestrzeń taka bardziej tradycyjna, jak muzeum czy galeria już się nie wiem, wyeksploatowały, czy zawsze uważali, że one były jakoś zamykające w ten sposób, bo wiadomo, że ludzie się inaczej zachowują, czy wybierają sztukę w takich miejscach, które od razu nam mówią, że to jest sztuka, inaczej kiedy to jest przestrzeń nieoczywista. Ja się chciałam zapytać, jakie masz ogólnie zdanie na temat tych bardziej tradycyjnych miejsc? Znaczy, tak naprawdę są na pewno działania artystyczne, które świetnie pasują do przestrzeni muzealnej czy galeryjnej. Nie wyobrażam sobie ich w innych, że tak powiem, przestrzeniach. Natomiast my jesteśmy zwolennikami jakby takiej trudniejszej wersji, bo tak naprawdę przestrzeń publiczna przez całą siatkę ikonograficzną, którą jest wyposażona i przez masę komunikatów, którą wysyła, jest dziś trudna. I też odnajdywanie tej sztuki przez odbiorców też jest jakby trudne i często przez zaskoczenie. Dla mnie jakby możliwość obcowania ze sztuką taką bardzo przypadkową, kiedy idę ulicą i nagle coś widzę i to okazuje się właśnie czyimś działaniem artystycznym, jest dla mnie bardzo dużą wartością i lubię takie działania i myślę, że to jest też gdzieś taka nasza próba odnalezienia swojej własnej przestrzeni, swojej własnej wolności i takiego języka, który nam też umożliwi wystawianie rzeczy, bo jakby jedno to jest sztuka w przestrzeni publicznej, a drugie to jest to, że wystawy w muzeach czy w galeriach to jest bardzo trudne tak naprawdę, bo tych muzeów, galerii jest niewiele i też zrobienie wystawy, na którą składa się kilkadziesiąt wielkoformatowych obrazów, to też jakby nie ma możliwości często. Dlatego szukamy takich przestrzeni, które tak naprawdę też dadzą nam możliwość pokazywania tych rzeczy. Ja może takie mam bardziej przyziemne pytanie, bo też oprócz zleceń macie własne projekty i czy ciężko jest starać się o dofinansowanie, czy musicie sami je finansować? Bardzo ciężko. Te wszystkie projekty, które na początku robiliśmy i próbowaliśmy cokolwiek załatwiać z miastem, nawet nie tyle dofinansowanie, ile zgody, bo żeby cokolwiek zrobić w przestrzeni publicznej, trzeba mieć po prostu zgody od dziesiątek instytucji. I żeby zrobić coś legalnie, to jest po prostu tak zwana niekończąca się droga między jednym urzędem a drugim i pozyskiwanie zgód, a na koniec okazuje się, że i tak się tej zgody nie ma. Więc tak naprawdę projekt Wystawa Malarstwa jest takim już dojściem do przekonania, że szkoda czasu tracić na chodzenie po urzędach. Już robimy po prostu tak naprawdę anarchistycznie okej, ale po prostu to, co chcemy. Po prostu droga przez urzędy jest stratą czasu, tak powiem. Poza tym wiele projektów naszych przedstawiliśmy w urzędach, między innymi nasz projekt neonowej tęczy na Placu Zbawiciela w 2010 roku. I ten projekt się obił przez wiele urzędów, też przez Instytut Adama Mickiewicza. I rok później powstała tęcza na Placu Zbawiciela, nie naszego autorstwa, jakby inna, ale też tęcza i też na Placu Zbawiciela, więc tak naprawdę przedstawianie i prezentowanie swoich projektów jakby w różnych urzędach też jest takim ryzykiem, że to potem gdzieś pójdzie swoją ścieżką. Niestety. No tak, ale bez dofinansowania trudno zrobić takie instalacje, jak na przykład w Instytucie Francuskim. Tak, no tutaj akurat Instytut nas poprosił, żebyśmy zrobili, nie wiem dlaczego zawsze Francuzi lubili z nami współpracować i po prostu zawsze nam dają wolną rękę i finansują to, więc tutaj akurat mieliśmy to szczęście. W przypadku Domu na Drzewie oczywiście też to zostało sfinansowane przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz Żywca, który był takim głównym sponsorem tego projektu. Pegazy oczywiście przez Bibliotekę Narodową. Więc jakby są projekty, które robimy dla instytucji publicznych, większych bądź mniejszych, jakby w pewnym sensie na zamówienie, tak? Znaczy nikt nam nie mówi, co my mamy robić, tylko po prostu jesteśmy zaproszeni do tego, żeby zrobić instalację. Co jest z naszego punktu widzenia oczywiście wspaniałe, że nie musimy się w ogóle martwić o załatwianie tych wszystkich zgód i tak dalej.
Natomiast jeżeli chcemy coś zrobić sami, no to to jest droga przez mękę. W takiego dużego w przestrzeni publicznej. Praktycznie jest to nierealne. A jak zaczynaliście? Bo teraz jesteście już znani, wasze nazwisko skojarzone z tym, co robicie. Ale żeby do tego dojść, musieliście od czegoś zacząć, prawda? Czy też swoje pomysły sami finansowaliście i staraliście się... Tak, oczywiście. Tak, tak, jak najbardziej. Wszystkie pieniądze, które zarabialiśmy, po prostu wkładaliśmy w nasze projekty artystyczne. I, no i takie były początki, że ten pierwszy, ta wystawa na Elewacji była całkowicie przez nas sfinansowana i po prostu chcieliśmy zrobić projekt w przestrzeni publicznej i, no i oczywiście sami go sfinansowaliśmy. Jaki jest czas od momentu, gdy pojawia się inspiracja, pomysł, do końcowego efektu, gdy idzie się ulicą i ma się swoje dzieło na ulicy? To różnie, w zależności właśnie jaka jest droga już samej produkcji jakby takiej instalacji. Natomiast zawsze przy malowaniu jakiegoś cyklu czy przy tworzeniu jakiegoś projektu zaczynamy już myśleć i mamy pewną wizję, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało. Często oczywiście wizje są nierealne, natomiast zawsze staramy się przynajmniej próbować je zrealizować. W przypadku MPO i tej wystawy Lunchtime było to błyskawiczne, po prostu w momencie jakby zaproszenia ich do współpracy, oni momentalnie jakby podjęli decyzję, że chcą uczestniczyć w takim projekcie w przestrzeni miejskiej. Zresztą za takim projektem też idzie dużo takich wartości jakby też marketingowych dla firmy, która uczestniczy. Tutaj MPO, które wtedy miało poważną konkurencję w postaci jakichś innych firm związanych z wywozem śmieci, jakby no to ich bardzo, że tak powiem, pokazało. Były reportaże o tej wystawie i tak dalej, więc dla nich to było korzystne ze względów marketingowych. Ja chciałam spytać o te dzieła, które są w przestrzeni publicznej i są narażone na ingerencję z zewnątrz. Czy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś, powiedzmy, bierze taki obraz, który jest gdzieś na ścianie czy coś, i czy zdarzyły się takie sytuacje, że ktoś stworzył z tego zupełnie inne wartościowe dzieło sztuki? Nie wiem, nic na ten temat. Znaczy zniknęło parę prac bardzo szybko, więc nie wiem w jakim celu, czy one zostały zdjęte, czy wyrzucone, czy zabrane, nie wiem. A w takich sytuacjach, kiedy one są powiedzmy namalowane gdzieś tam i nie wiem, ludzie domalowują rzeczy, dopisują rzeczy? No to tutaj są to albo akty tak zwanego wandalizmu. Ten obraz, który prezentuje jakby twarz bez oczu, tylko z ustami, przeżywał bardzo ciekawe transformacje, ponieważ były wszystkie brakujące elementy szybko dodane. Energii z waszą pracą. W pewnym sensie tak, dlatego że my jakby na samym początku przyjęliśmy takie założenie, że chcemy jakby śledzić, w jaki sposób ten obraz jakby jest wchłaniany przez miasto i jak te transformacje wyglądają, więc to nas to było ciekawe, jakby z takiego punktu widzenia obserwowania tej transformacji. A jeszcze takie pytanie właśnie, już częściowo do tego odniosłaś, ale może tak bardziej ogólnie, jaka jest atmosfera dla twórczości w Polsce? Czy macie jakieś porównanie, tak jak mówisz, że w Polsce jest taki problem z urzędami, że nie wiem, wasi znajomi z innych krajów jakby zupełnie się z czymś takim nie spotykają, że ta otwartość na sztukę jest dużo większa gdzie indziej? Czy jakby jak się tworzy tutaj? Nie wiem, nie powiedziałabym, że jest większa. Myślę, że w Polsce teraz, od kiedy zresztą my zaczęliśmy działać w przestrzeni publicznej, przez parę lat był taki rozkwit jakby wszelkich działań związanych z przestrzenią publiczną. Teraz jak się idzie przez Mokotów, są gigantyczne murale na co piątej kamienicy mniej więcej. Jest naprawdę sztuka street artowa się bardzo rozwija, bardzo prężnie. I myślę, że tu jest wbrew pozorom bardzo dużo możliwości. Na przykład jeżeli chodzi o Japonię, to tam wklejenie takiej małej naklejki, wlepki wiąże się z bardzo dużym ryzykiem i tam nikt takich rzeczy nie robi. Podobnie jest zresztą w Rosji, gdzie w ogóle taka ingerencja jest, można powiedzieć, niemożliwa, bo miasto jest monitorowane, więc myślę, że Polska daje bardzo wiele możliwości działania w taki niekonwencjonalny sposób, dlatego też my żeśmy poniekąd zaczęli tak działać wiele lat temu i się tego trzymamy. Na razie nie ma żadnych takich obostrzeń. Nikt jeszcze nie mieliśmy żadnych konsekwencji prawnych z powodu tych nielegalnych wlepek, więc na razie działamy. Okej, jeszcze mam pytanie. Jakie są wasze marzenia? Co chcielibyście zrobić?
tutaj, że ciężko to zrealizować, że jest tak coś dziwnego. Marzenia, myślę, że marzeniem jest to, żeby po prostu móc tworzyć i jakby sama kwestia, ponieważ robimy bardzo dużo rzeczy, teraz Pies czy Suka pochłania masę naszego czasu, bo to jest gdzieś taka już duża firma i moim marzeniem jest to, żebym miała więcej czasu na malarstwo, bo jeżeli chodzi o samo tworzenie projektów, to zawsze jakby na tym też polega wolność, żeby umieć właśnie przystosować się do realiów i w ramach tego, co jest, znaleźć jakąś swoją drogę. Więc o to się absolutnie nie martwimy, bardziej czas. Ja jeszcze chciałam zapytać o ten projekt, o którym wspomniałaś z Wojnym Zgodą. Chcielibyście, żeby nie wiem, przystanek był takim miejscem znowu tych wszystkich formów. I myślisz, że to się nie uda, bo boicie się, że to zostanie po prostu zdewastowane, czy raczej, że miasto nie da zgody, bo rozumiem, że to jest przystanek? Miasto na pewno nie da zgody, również firma, która jakby zarządza, bo tam akurat AMS chyba jest współwłaścicielem tych przystanków, przynajmniej oprawy tych przystanków, więc oni też prawdopodobnie nie dadzą zgody. Nas o ten projekt poprosili właściciele tego wieżowca Kosmopolitan, z którymi współpracowaliśmy przy wystawie na Placu Budowy. I mi się strasznie ten projekt spodobał, natomiast już od początku, bo oni mieli zająć się jakby załatwianiem wszystkich formalności i od początku jakby był mur przed nimi i ciężko było po prostu ten temat, poruszanie się jakby w ogóle po płaszczyznach związanych z religią jest trudne, tak? I na przystankach często są te różne góry, akcje, różne społeczne plakaty, więc gdzieś tam teoretycznie jest otwarcie na to, żeby to było nie tylko przekaz reklamowy, ale też artystyczne i społeczne, to więc tak myślę, zastanawiam się, co jest najwyższą blokadą, czyli u mnie przekaz i wreszcie te kwestie. Przekaz, przystanek, akurat to AMS właśnie jest... jest. Plac Grzybowski jest też taki, przepraszam Cię, też otwiera się trochę, bo nie wiem, festiwal kultury żydowskiej, gdzieś tam wychodzi i też są koncerty, które się dzieją już w kościele, więc jakby to jest miejsce, które teoretycznie otwiera się teraz bardziej. Tak. Więc też nam się wydawało, że jak najbardziej powinno być to proste do załatwienia. Natomiast myślę, że po tych wszystkich zamieszkach związanych, incydentach związanych z podpalaniem tęczy i tak dalej, gdzieś jakby budzą taką trwogę i urzędy wolą nie mieć nic wspólnego z projektami, które gdzieś nie do końca mogą się wszystkim grupom społecznym podobać. Ale nie wiem, no na razie ten projekt utknął w jakimś martwym punkcie, niestety. Jak pani wyobraża sobie street art za 20 lat w Polsce? Za 20? Czyli który to będzie rok? Nie, jakby przyszłość, tak? Za 10, za 15, za 20 lat. W którym to kierunku może pójść? A może w którym chcielibyśmy, żeby to poszło, tak? Znaczy ja bym chciała, jako człowiek już starszej daty, chciałabym, żeby jednak taka twórczość, która wychodzi spod tak zwanego pędzla, była jak najdłużej obecna, bo jednak teraz te nowe technologie, jeżeli chodzi o nowe pokolenia, tak mocno wchodzą i tak mam dwójkę dzieci, więc widzę, jak to wygląda po prostu zupełnie inaczej. Więc myślę, że jak oni będą dorośli, będą zupełnie inaczej jakby postrzegali przestrzeń. Że jest miejsce do wyrażenia również siebie, a nie po prostu do przechodzenia i chodzenia po ulicy. Mhm. Też pytanie, na ile jakby rozwinie się też nasze państwo i jakie będą możliwości, bo patrząc na Japonię, gdzie takie działania są po prostu niemożliwe, właśnie pytanie, w którą stronę też my jako kraj jakby pójdziemy i jako społeczeństwo i polityka, w którą stronę pójdzie. Obecnie przestrzeń publiczną zaczyna dominować jakby komercyjna forma. Tak, i to jest przerażające. Całe miasto po prostu, wszystko, więc gdzie zostanie przestrzeń na coś innego, jeśli każdy wolny skrawek jest funkcją rynkową. Właśnie i to jest przerażające, że działania, często jest zadawane nam pytanie, czy takie projekty, które robimy, budzą kontrowersje. Dla mnie to jest śmieszne, bo nasze projekty gdzieś są estetyczne i oczywiście jednym się będą podobały, innym nie. Natomiast moją kontrowersję budzą po prostu reklamy banków w witrynach okien na poziomie mojego wzroku, że tak powiem, w co drugim
lokalu handlowym, czy wielkie szynki, chleby po prostu powiększone, na które muszę patrzeć. To budzi moją kontrowersję i mój sprzeciw i nie rozumiem, dlaczego jakby to nie jest w jakiś sposób piętnowane, tylko działania artystyczne, które naprawdę w skali jakby tych działań reklamowych są niczym, są działaniami mikro po prostu. No właśnie, mieliśmy okazję obserwować, no na jednym ze zdjęć umieściłeś swój obraz pośród wszystkich innych reklam, to po prostu jest jakiś paradoks i tak sobie ja właśnie zastanawiam, bo z jednej strony twoja samorealizacja, jakby wyrażanie siebie, a z drugiej strony też jakby celem sztuki jest uwrażliwianie tych innych, którzy tak jakby sami tego nie potrafią robić. I tak sobie właśnie pomyślałam, wygląda to dziwnie, ale myślę, że dla wielu ludzi właśnie to może być taki moment, kiedy zatrzymają się i sobie powiedzą, kurczę, to jest coś innego, to coś tutaj nie gra, tak? Przecież jakieś telefony, reklamy, a tutaj jest obraz. I to może być taki moment, kiedy on się zatrzyma i myśli sobie, że ten świat pędzi, galopuje właśnie bardzo gdzieś tą stronę taką komercyjną, a to takie, wiesz, to co jest w środku, tak? To nienazwane, gdzieś zupełnie ludzie o to nie dbają. I myślę sobie, że to są malutkie kroczki, podziwiam generalnie i zastanawiam się, skąd u was ta motywacja, no nie? Żeby w tym świecie tak naprawdę robić swoje i się nie poddawać. Gdzie są te szynki, chleby, o których mówiłaś? Cykl na następny. Trzeba być naprawdę nieugiętym i to, znaczy, to jest świetne. To nie jest tak, że my jesteśmy nieugięci, po prostu to jest jakby... To jest coś, co my po prostu w życiu robimy. Do tego gdzieś zostaliśmy stworzeni, więc dla nas to jest w pewnym sensie chleb powszedni. To są nasze działania i my to lubimy robić, więc w żaden sposób nie poświęcamy się, żeby to robić. My po prostu w ramach tego projektu Wystawa Malarstwa też chcemy znaleźć takie przestrzenie, które jakby właśnie Warszawa jako to śmietnisko reklamy i taka samowolka, że każdy wszędzie może powiesić swój baner, swój warsztat zareklamować i nie wiem, wszędzie mamy centrum Majtek, centrum Skarpet, po prostu centrum wszystkiego wszędzie, że jakby my z pełną świadomością wchodzimy w tę przestrzeń, żeby też w jakiś sposób to nie tyle napiętnować, ile jakby wejść, tak jak podobnie jak w przypadku tych śmieciarek, że wejść w takie rewiry, gdzie jakby nikt się nie spodziewa sztuki. Czyli jakby przełamywać pewne też takie stereotypy, gdzie ta sztuka może być. Podejrzewam, że tych ludzi, którzy akurat wlepiają te swoje reklamy, akurat to ich pewnie nie zatrzyma, bo my im zabraliśmy powierzchnię reklamową, więc raczej zakleją. Ale może... Ale tego odbiorcy właśnie no taki ma słaby. Tak, no Tak naprawdę, wiesz, jakim bodźcom jest poddawane codziennie, no nie? To są tego setki tysięcy. No to jest przerażające. Przez dłuższy czas współpracowaliśmy z Telewizją Polską i robiliśmy całą taką oprawę graficzną, wizualną stacji Dwójki. I to były krótkie animacje nawiązujące do różnych nurtów artystycznych, do różnych artystów i tak dalej. Takie krótkie przerywniki 10-sekundowe. I na początku to wzbudziło, że tak powiem, wielki bunt. Zarówno na pokładzie telewizji, jak i były jakieś głosy też z zewnątrz, że w ogóle co to jest, że to w ogóle nie wiadomo o co chodzi. I dopiero jak wygraliśmy nagrodę telewizji publicznych, którą organizowała Arte, telewizja Arte, to wtedy nagle wszystkim to się zaczęło podobać w telewizji i jakby również zaczęły być jakieś takie przychylne głosy ze strony odbiorców. I muszę przyznać, że mi się wydaje, że to jest też taka gdzieś misyjność w jakimś małym stopniu tych projektów, że ludzie muszą po prostu coś zobaczyć wielokrotnie, żeby to zrozumieć i polubić. Tak było w przypadku oprawy Dwójki, która przez wiele lat była emitowana i też zdobyła wiele nagród i jakby została bardzo polubiona też przez odbiorców. Więc myślę, że jakby takie wdrażanie na siłę troszeczkę pewnych rzeczy też uczy ludzi. I nie chcę tutaj robić z siebie jakiegoś edukatora i misjonarza, natomiast wierzę w to, że takie działania coś dają. Na jakie zlecenie w sferze miasta nigdy się nie zgodzicie? Na jaki projekt? Co musiałbym mieć, żebyście się nie zgodzili? Czy chodzi o wartości? Znaczy na pewno projekt, który będzie reklamą jakiegoś produktu, tak? Znaczy nigdy, jeżeli Żywiec był sponsorem wystawy, no to absolutnie to logo Żywca nie mogło nigdzie... Z okienka piwko wystaje. Tak? Nie, to był Żywiec Woda akurat. A, okay. I reklama alkoholi w ogóle jest nielegalna w przestrzeni publicznej. Chodziło o wodę Żywiec. I ich podejście było fajne jako mecenasa, bo oni... Nie wpadasz do Żywca. No właśnie.
Więc zawsze jakby projekt musi być tym czymś, co jest clue wydarzenia, a nie reklama sponsora, która jest większa od projektu. A macie coś takiego, przychodzi na przykład prezydent miasta Warszawy i mówi: słuchajcie, nieograniczony budżet, wszystkie możliwości dzieła. Macie coś w głowie takiego? Oczywiście, co od razu. Zdjęcie jest wszystkich reklam. To jest to, co zrobił, zdaje się, w Rio prezydent miasta. Po prostu nagle z dnia na dzień był zakaz umieszczania jakichkolwiek reklam w mieście. Tam nie ma żadnej reklamy. To jest moje marzenie. To jest moje marzenie. Ale zarówno reklam takich dużych billboardów, czy plakatów, czy banerów, ale również reklam takich właśnie tych, to co jest domeną Polaków, czyli tego wszystkiego, polski outdoor, tak. Czyli reklama wszystkiego i wszystkich wszędzie po prostu. Począwszy od takich naklejek poprzez... A w zamian? Nic, po prostu wyczyścić miasto, tak, żeby była przestrzeń do życia, a nie do jakby walki z komunikatami, które człowieka atakują. Dla mnie to jest straszne, też dla moich dzieci zauważyłam. Jakby te reklamy, one po prostu mają zły wpływ, bo te dzieci nie rozumieją, o co chodzi. Są atakowane przez jakiś przekaz, jakiś komunikat, który w ogóle jest nie zawsze dobry, tak? Nie zawsze słuszny i ja tego nie chcę po prostu. Właśnie, bo to też jest dla mnie niezrozumiałe, że jakby reklama w telewizji, jakby, czy nie wiem, w gazecie, różne formy, masz na to wpływ. Po prostu wyłączasz telewizor, nie oglądasz, nie wiem, zamkniesz magazyn, wiesz, decydujesz o tym, tak? A jakby ta reklama w przestrzeni publicznej jest tak już tak okropnie ingerująca w życie, że i działa na podświadomość, no bo wiadomo, że to jest kilka sekund i te komunikaty są po prostu, nie wiem, jadę 5 km przez Warszawę i nie ma możliwości, żeby tego nie odbierać, a jakby nie mam, to jest ograniczenie wolności, tak, dokładnie. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego jakby jest ten trend przeciwny, że tego jest coraz więcej zamiast coraz mniej. Miasto niestety zarabia po prostu pieniądze na tych reklamach, dlatego tak trudno jest uporządkować tę przestrzeń. Były podejmowane próby właśnie opanowania tej przestrzeni reklamowej, natomiast one się kompletnie nie powiodły i osoba, która miała się tym zająć, sama się zwolniła, bo zauważyła, że to jest nie do ogarnięcia. Mówię o Piątku, który miał właśnie pełnić taką funkcję. Ale w telewizji też tak jest nie do końca, bo w kanałach dla dzieci są wyświetlane bloki reklamowe w trakcie bajek i już tutaj jakby też nie ma się na to wpływu. Dziecko nagle po prostu jest bombardowane setem reklam, które reklamują produkty dla dzieci, ale też nie tylko dla dzieci. No, paranoja. Sztuką zajmujecie się zawodowo, czy robicie coś jeszcze, żeby się utrzymać? No, robimy różne projekty też takie związane z designem, od architektury wnętrz, przez scenografię, też właśnie oprawę stacji telewizyjnej. Różne rzeczy. Takie już związane stricte z designem, z projektowaniem. Które dzieło uznajecie za największy sukces? Sukces? Tak. Swój taki wewnętrzny. Każde, które zrealizujemy. Tak naprawdę ten proces jakby realizacji jest często bardzo trudny, więc jeżeli coś się udaje zrobić, to jest za każdym razem taki sukces, że się udało. Do którego największy? Nigdy nie myślałam. Znaczy gdzieś ja mam takie poczucie, że jak już coś stworzę, to zaczyna żyć własnym życiem i jakby jest już niezależne ode mnie. I jakby tak nie jestem tak sentymentalnie nastawiona. Nie wiem jak Paweł, ale ja nie mam takich sentymentalnych podejść. A przełom jakiś jedna rzecz, która była przełomem, takim faktycznie, że zrobiliście to i nagle zostaliście uznani? Nie ma takiej rzeczy. My idziemy swoją drogą i tak naprawdę gdzieś w bardzo niezależny sposób wszelkie nasze projekty tak naprawdę robimy. Te, które robimy sami, to robimy sami i też nie, po prostu idziemy swoją drogą, bez jakichś przełomów. Myślę, że przełomem było zrobienie pierwszego projektu, które pokazało nam, że można robić pewne rzeczy. I od tego pierwszego projektu, na który faktycznie wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy, gdzieś im dalej, tym myślimy, jak to robić, żeby nie wydawać tych pieniędzy aż tyle i żeby to można było robić, a jakby nie musieć mieć tych wielkich, potężnych budżetów. To jest też taka nauka, że w ramach wolności trzeba znaleźć taki odpowiedni
punkt ciężkości, żeby realizować własne projekty. A co jeśli wasze wizje się różnią od twojej męża? Jak się dowiadujecie, czy się wiesz, nie mamy takich problemów na razie. Zawsze ja mam rację. Nie, żartuję. Nie, dogadujemy się. Ja myślę, że on jest tak jakby inną osobą i myśli jakby w inny sposób. I też o innych rzeczach trochę. Ja jakby myślę o rzeczach bardziej związanych z malarstwem, z jakby też grafiką, z takimi rzeczami. A mój mąż jako architekt widzi też to inaczej, bardziej przestrzennie i tutaj się idealnie dopełniamy. Od strony takiej właśnie od strony zarządzania, od właśnie dochodzenia do tych całych urzędów, czy jest jakiś taki... A to tym się zajmuje mój mąż. on zajmuje się produkcją jakby projektów, jakby, czyli tą najbardziej żmudną fazą. Ja bym nie była w stanie, szczerze mówiąc, rozmawiać z urzędnikami i przekonywać ich, czy... W którym momencie przy dziełach, które oglądaliśmy, była ta pierwszy błysk, pierwsza inspiracja? Pamiętasz te momenty, w których ona powstawała? Pojawiła się jakaś myśl w głowie, która mówisz, tak, chcę ją zrealizować. Pamiętasz te momenty, w których się pojawia ta inspiracja? Zawsze one się pojawiają, jak jest jakiś temat, jakiś projekt, to po prostu się pojawiają jakieś takie myśli i one po prostu same przychodzą. A skąd czerpiesz inspirację? Czy z jakichś miejsc, w których się udajesz, jakieś, nie wiem, jakaś piwnica, nie wiem, albo jakieś góra swoje, nie wiem, zastanawiam się. Ja myślę, że myślenie, głowa, to co się dzieje w głowie, to jest to miejsce, gdzie znajduję. Tak, po prostu jak człowiek o czymś myśli, to samo gdzieś tam przychodzi. Są artyści lub inne osoby, od których albo może jakby sposób tworzenia, albo ich dzieła, coś, co cię też jakby zachęca do dalszej eksploracji? Jak najbardziej. Dla mnie sztuka, w ogóle sztuka jest dla mnie takim polem wielkich inspiracji. Nawet tworzę cykl Inspiracje sztuką i też jakby serii obrazów dzieła sztuki, w których jakby za pomocą swojego języka przedstawiam dzieło, które już na przykład powstało. I no to jest tak troszeczkę jak ze standardami jazzowymi, że jest jakaś melodia, która potem jest przez różnych artystów wykonywana na różny sposób. Ja mam dokładnie to samo w sztuce. Jest czasem dzieło, które mnie w taki sposób powala, że ja muszę wypowiedzieć je jakby własnym językiem, żeby móc przejść do porządku dziennego. I tak, jak najbardziej. Sztuka jest niezwykle inspirująca i czerpie bardzo dużo inspiracji. Czerpie też z jakichś innych dziedzin? Też, oczywiście. Jak najbardziej. Cały świat obserwujemy, jesteśmy bardzo wnikliwymi obserwatorami wszystkiego. Ale tak naprawdę nie trzeba dużo jeździć po świecie, żeby znaleźć wiele inspiracji. A jest jakieś miejsce, jakiś kraj, jakieś państwo, które szczególnie jest otwarte właśnie na street art, które zauważyłeś, że tam jest kolebka, mekka tego. Znaczy myślę, że Stany są tak naprawdę kolebką, aczkolwiek prace, które powstawały w Polsce, gdy żyliśmy jakby w zamknięciu za czasów komuny, niejednokrotnie wyprzedzają to, co się działo potem na świecie. Na przykład ta słynna praca Głowa Lenina z Irokezem powstała w Polsce. Nie pamiętam, jak się nazywa, bardzo znany polski artysta, który stworzył to i potem zostało to, ponieważ gdzieś ta praca zaczęła funkcjonować w obiegu, to powstała inna głowa z Irokezem Lenina, innego artysty, bardzo znanego i ona niejako jakby przejęła ten prym. Więc polska sztuka też street artowa, polskie graffiti ma swoje bardzo, bardzo głębokie korzenie i teraz się o tym wiele mówi, powstają wspaniałe albumy. Między innymi jest Fundacja Sztuki Zewnętrznej i Marcin Rutkowski, który się zajmuje jakby zgłębianiem tego tematu i opisywaniem zjawisk i jakby zbieraniem tego wszystkiego razem w pewną całość. Chodzi mi o polskie graffiti i polski street art, więc polecam właśnie jego książki, bo można się bardzo wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. Właśnie jak to powstawało w Polsce, jak teraz to wygląda. On prowadzi galerię, ta fundacja i sam Marcin prowadzi galerię Forty na Fortach Bema. I właśnie teraz jest kolejna edycja, kolejna odsłona jakby tej galerii. W ramach jakby przestrzeni Fortów zaprasza różnych artystów street artowych, którzy poszczególne pomieszczenia właśnie adoptują. I teraz 21 czerwca będzie właśnie wernisaż, nowe otwarcie galerii Fortów. Między innymi ja zostałam zaproszona
i będzie tam jedno pomieszczenie przeze mnie zrobione. Ale naprawdę polecam, jeżeli ktoś się interesuje street artem polskim i graffiti, to jest bardzo dużo ciekawych publikacji, można się wiele rzeczy dowiedzieć na temat tego, co się dzieje. I też tak pojawiło się pytanie a propos graffiti, jak wspomniałaś, w którym momencie, jeśli chodzi o polskich graficiarzy, jest rozdźwięk między wandalizmem a między sztuką? Ja w ogóle nie chcę się wypowiadać jakby na temat teorii, bo w ogóle się na tym nie znam, ale oczywiście, przepraszam, jest bardzo wiele różnych nurtów w ramach street artu i to jest bardzo podzielone i tak naprawdę są graficiarze, którzy zajmują się tylko jedną małą rzeczą w ramach całej dużej puli różnych street artowych działań. Przepraszam, bo mam atak kaszlu chyba. Polecam zapoznać się właśnie z publikacjami Marcina Rutkiewicza, który wszystko bardzo klarownie tłumaczy. Muszę chyba zakończyć już.